Pamiętacie jeszcze cykadę 3301 i jej globalną akcję? Z tą olbrzymią rekrutacją ludzi, a także globalnym działaniem w stylu zostawienia kartek w dość nieoczywistych miejscach? Jeśli nie, to spokojnie, bo podobna akcja ma miejsce teraz, tyle że w co bardziej złowrogi sposób. Bowiem ostatnio coś na wzór kolejnej organizacji tego typu pojawiło się w internecie. A teraz powoli coś, co zdawało się być niegdyś zwykłym, nieszkodliwym ARG, w dodatku podpartym przez inwazyjne, żałosne spamboty, zaczyna przechodzić do świata normalnego, a ludzie faktycznie spotykają tego skutki. Spotykają się z masową organizacją. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się kolejną tajemnicą internetu, która już raczej poza ten internet wychodzi. Jeszcze nim zaczniemy, niemal 70% moich widzów mnie nie subskrybuje, a to bardzo, bardzo źle. Zatem prędziutko zmieńmy tę statystykę, zasubskrybuj kanał, jeżeli jesteś tutaj nowy, tradycyjnie z dzwoneczkiem, aby nie zapomnieć o każdym kolejnym materiale, a poza tym dobijemy 100 000 widzów do końca tego roku, więc zawsze możesz nam pomóc. Poza tym strzel kciuka w górę pod tym filmem na dobry początek, żeby mógł się on gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować. A teraz, moi drodzy, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść sprawie symbolu. Symbolu, który jeżeli kiedykolwiek znajdziesz na ulicy, lepiej uciekaj. Omawiając dzisiaj sprawę, myślę, że możemy rozpocząć od dosyć specyficznego punktu w tej historii. Bowiem na przestrzeni zaledwie ostatnich kilku miesięcy, sekcja komentarzy na dosłownie całym YouTubie była zalewana dosyć specyficznymi komentarzami. Na pierwszy rzut oka zdawały się one być pisane przez boty. Przez kanały posiadające zerową liczbę subskrybentów, nie posiadające filmów czy opisu kanału. Wszystkie natomiast posiadały dwie cechy wspólne. Pierwszą było profilowe. Każde z nich posiadało ten sam, specyficzny symbol na swoim awatarze. Kółko zastawione przez dwie pochyłe kreski. Drugą natomiast cechą łączącą wszystkie te konta były komentarze pisane przez nie na YouTube. Czy chciałbyś dołączyć do Legionu? Na pierwszy rzut oka zwyczajne spamerskie boty tworzone przez oszustów. Natomiast jeżeli przyjrzymy się trochę głębiej temu zjawisku, odkryjemy niezwykle mroczną prawdę. Bowiem jeżeli odpowiesz na którykolwiek z tych komentarzy, otrzymasz link, który przeniesie cię do całkiem interesującej witryny. Będzie to prosta, acz całkiem dziwna strona. Co interesujące, każdy link, który jesteś w stanie otrzymać w odpowiedzi, będzie różnił się od poprzedniego. Każdy link kierujący cię do tej strony jest inny, co już samo w sobie sugeruje mi, iż chyba nie są to spamboty, a prawdziwi ludzie. Niemniej każdy z nich zaprowadzi cię do dokładnie tej samej strony, charakteryzującej się dwoma linijkami tekstu, a także odnośnikiem do zalogowania na czarnym tle. Tekst mówi: jeżeli nie szukałeś nas, odejdź teraz. Jeżeli szukałeś, odejdź teraz. Nie jesteś jeszcze gotowy, by przejść. Zdania te nie mają totalnie żadnego sensu i zdają się być wyrwane z kontekstu. Tak samo jak odnośnik do zalogowania, bowiem absolutnie cokolwiek tutaj wpiszesz, i tak nie zostaniesz się do witryny, ani nie otrzymasz żadnego ostrzeżenia typu nieprawidłowy login lub hasło. Zostaniesz natomiast przeniesiony albo do kompletnie białej strony, albo okaże się, że połączenie zostało zerwane, bądź strona wyświetli błąd. Niemniej, jak to opisał pewien zagraniczny twórca, na którego materiale się wzorowałem, do którego zresztą za chwilę będę się troszeczkę odwoływał, wystarczy odrobina finezji, by dostać się do punktu centralnego ich wszystkich, by dostać się na ich kanał na YouTube o nazwie... No i tutaj zaczynają się schody, ponieważ kanał ten nie ma nazwy. I wiecie co? To jest tyle kuriozalne, że nawet otrzymał on weryfikację. Znalazło się tam trochę ponad 30 filmów, a prawie wszystkie trwają mniej więcej minutę. I głównie odnoszą się do obecnych wydarzeń politycznych na świecie. Ale przecież to tylko zwykłe ARG, nie ma się czego bać, przecież to samo co na przykład... 2020 Vision, prawda?
No, nie do końca, bowiem prawdziwa rozrywka kończy się dopiero wtedy, kiedy ktoś nie ucierpi w prawdziwym życiu. A to niepozorne w cudzysłowie RG na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy przeniosło się do prawdziwego świata. Sierpień 2021 roku. W Grizzly Flats w Kalifornii dochodzi do katastrofalnego w skutkach pożaru. Ale jaki ma to związek ze sprawą? Bowiem właśnie w tym miejscu odnaleziona została kartka, przybita do drzewa. Na kartce znajdował się symbol, który już dobrze znamy. Symbol, wokół którego kręci się cała ta sprawa. Zupełnie jakby symbol ten naznaczył miejsce niewyobrażalnej katastrofy. Natomiast kiedy indziej, w zupełnie innym miejscu, pewien losowy mężczyzna szedł sobie na zwyczajny poranny spacer, kiedy odnalazł ten sam symbol namalowany na pewnym przystanku autobusowym. Zrobił zdjęcie i wstawił to na Reddita, a następnie pewna osoba odpowiedziała mu, twierdząc, iż poprzedniego dnia miejsce tam miał wypadek. I właśnie po tym wypadku symbol ten został namalowany, nigdy wcześniej go tam nie było. Nie wiadomo, kto jest za niego odpowiedzialny. Natomiast osoba ta sugeruje, iż ma to związek z pewnym kultem czy czymś w tym rodzaju. Że symbol ten pojawia się właśnie w tych miejscach, gdzie doszło do czegoś złego. Zatem logicznie mówiąc, ktoś musiał zginąć nieopodal przystanku, a następnego dnia miejsce to zostało naznaczone. Rzeczywiście, znaki pojawiają się w miejscach, w których wydarzyło się coś złego. W zasadzie czasem nawet wcześniej. Zdjęcie z parku Sequila, zaraz po jednym z największych pożarów lasów. Ponadto jeden pojawił się na plaży Redondo, zaraz przed sceną, która miała tam miejsce. Zdarzenia te nasuwają mi na myśl kilka wniosków. Po pierwsze, nie jest to ARG, a masowa akcja, która prowadzona jest globalnie. Po drugie, absolutnie całość nie jest stworzona przez jedną osobę, a przez olbrzymią grupę ludzi, których nie dałoby się chyba zliczyć. Bowiem absolutnie wykluczamy tutaj możliwość osoby jednej, kilku osób, kilkunastu, kilkudziesięciu, bowiem byłoby to w zasadzie niemożliwe, by jedynie kilka osób pracowało w obrębie całego świata. A trzecim, chyba najbardziej oczywistym wnioskiem, znak pojawia się właśnie w tych miejscach, w których wydarzyło się, bądź dopiero wydarzy się coś złego. Pytanie tylko, kto jest za to odpowiedzialny? I tutaj przyszła pora, by odwołać się finalnie do filmu, którym się tutaj bardzo mocno inspiruje. Symbol ten w internecie pojawiał się przez bardzo długi czas, gdzieniegdzie był oddzielany, co prawda przez okresy, krótsze bądź dłuższe, niemniej przez cały czas gdzieś tam sobie istniał, a po raz pierwszy pojawił się w 2008 roku. Propozycja, którą złożyłem do pewnego konkretnego typu osoby. Chciałbym założyć religię. Wiem, że to brzmi tandetnie, ale wysłuchaj mnie. Ten świat nie jest dla nas wystarczająco dobry. Nie mamy nad nim kontroli, na jaką zasługujemy. Proponuję zmianę. Z legionem podobnych umysłów możemy zorganizować pokojowe przeniesienie władzy od elit do nas, a potem odzyskamy to, na co zasłużyliśmy. Śmierć. Ci, którzy się nie zgadzają, powinni umrzeć. Ci, którzy podążają, będą żyć w śmierci, w której się dostoją. Nie ma dyskusji. Mimo wszystko to nasze przeznaczenie. Niech ten sygnał wywoławczy rozprzestrzeni się wraz z moim przesłaniem, aby w przyszłości ponure światło wojny, bólu i zarazy odzwierciedlało prawdę, którą tu powiedziałem. Życie jest tymczasowym środkiem, moi przyjaciele. Zgaśmy je. Ewidentnie brzmi dziwnie. Tak naprawdę nie wiadomo, kto to zamieścił. Tak jak wspomniałem, miejsce to miało 13 lat temu. Od tamtej pory właściwie było cicho. Kompletnie nikt o tym nie mówił, a my totalnie nie wiedzieliśmy o istnieniu czegokolwiek w tym rodzaju. Aż do teraz, kiedy to wszystko wypływa, a wszystko co miało miejsce po tamtej stronie internetu, teraz nagle ma wpływ na to, co obecnie dzieje się na świecie. Tak naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Na początku porównałem całość do cykady 3301 i myślę, że ciężko nie zgodzić się z tą tezą. Cykada też działa na dość podobnych zasadach, również w wielu miejscach na całym świecie, co ciekawe również w Polsce znajdowane były kartki właśnie tworzone przez cykadę, której działalność rozpoczęła się właśnie w internecie. Niemniej myślę, że obecnie są to niezwykle zamierzchłe czasy YouTube'a.
2015 rok. Zapewne praktycznie nikt nie pamięta tego, co wówczas działo się na tej platformie, ponieważ wyglądało to zupełnie inaczej. Niemniej warto mieć na uwadze, iż faktycznie coś takiego niegdyś istniało. I skoro lwią część tego materiału mamy już za sobą, chciałbym przejść do swoistego zakończenia, które może was co nieco rozczarować, lecz muszę sam o tym wspomnieć, gdyż chyba się nabrałem. Co bardziej zorientowani w temacie z was, pewnie zdążyli już zauważyć, iż duży fragment tego filmu nie różni się zbyt bardzo od materiału innego youtubera, mianowicie Detekit Realm, który jako pierwszy nagrał właśnie na ten temat. Właśnie do jego sprawy chciałbym przejść w tym momencie. W trakcie tworzenia scenariusza do tego filmu chciałem znaleźć informacje na innych witrynach. Jakkolwiek poszerzyć swój research o nowe rzeczy, które mógłbym wam przedstawić, niemniej zero. Nigdzie nie znalazłem żadnego stosownego artykułu, żadnego innego filmu na YouTubie pochodzącego od zupełnie innego twórcy. Nawet Reddit jest kompletnie pusty w tym temacie i tutaj zaczęło mi już coś śmierdzieć. Tym bardziej, iż materiał Detekit Realm jest pierwszym filmem na ten temat w całym internecie, a jednocześnie jedynym. Zatem zacząłem badać sprawę jego twórczości i zauważyłem, iż jego przeszłość jest dość kuriozalna. I nie chcę tutaj napędzać jakichś pomówień na jego temat czy coś, ale coś mówi mi, iż tak naprawdę cała akcja nigdy nie miała miejsca. Ponieważ sam internet pokazuje dosłownie zero dowodów na istnienie całej tej akcji, nigdzie nie mogłem znaleźć kanału czy strony związanej z Would You Like to Join the Legion, więc nie wiem. W celu wyrażenia mojej niepewności w kwestii rzetelności całego tematu, postanawiam pozostawić właśnie te kilka zdań na koniec tego filmu. Nie wiem, być może moje przeświadczenia są błędne i totalnie nie na miejscu, niemniej cały czas coś z tyłu głowy mówi mi, iż całość jest sas. Ale hej, jakby nie patrzeć, nawet gdyby akcja była fejkiem, to nie powiem, wygląda ciekawie. I być może właśnie dlatego koniec końców zdecyduję się opublikować ten film, bo siłą rzeczy cała ta sytuacja i wszelkie argumenty zaprezentowane przez twórcę są ciekawe. I myślę, że pewnie przykują także i waszą uwagę. Więc jeżeli ktokolwiek z was zdecyduje się pokopać w tym temacie z racji braku lepszych rzeczy do roboty, to śmiało. Jeżeli znajdziesz coś ciekawego, możesz napisać do mnie na Discordzie, Instagramie i całej reszcie. I być może, jeżeli faktycznie ktoś rzuci nowe światło na tę sprawę, to stworzę aktualizację tego filmu, w której ostatecznie zdecyduję, czy akcja jest fejkiem, czy być może faktycznie coś jest na rzeczy. I chyba tutaj możemy już kończyć ten segment filmu. Tymczasem, moi drodzy, to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Pamiętaj o zostawieniu kciuka w górę pod filmem, jeżeli ci się spodobał. Subskrypcji kanału, pamiętajcie, że prawie 70% z was mnie nie subskrybuje, a to bardzo, bardzo źle. Wpadaj także na mój drugi kanał, na którym filmy pojawią się kiedyś, ale na pewno się pojawią. Zapraszam także na mój serwer, Discord, Instagrama i całą resztę, wszystkie linki w opisie. Tymczasem, moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym filmie, do usłyszenia wkrótce. Mówi do was Mondar, trzymajcie się, miłego dnia. Cześć!